Ej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejnego vloga weekendowego. Miałam trochę makijaż rozmazany, ale o tym zaraz. Dzisiaj troszeczkę inaczej stwierdziłam, że odezwę się do Was już w środę, kiedy to zaczyna się mój dzień wolny. Miałam ogólnie jutro na nadgodziny, bo czas trochę kasę podreperować przed wyjazdem, ale akurat pracy jest mniej, także nie było. Z jednej strony dobrze, bo jutro muszę zrobić ogród, no ale i ma być 22 stopnie w ogóle. Ale nieważne, dzisiaj był bardzo smutny dzień, dlatego właśnie mam rozmazany makijaż wszędzie, bo dużo razy płakałam. Mianowicie trzech menadżerów odeszło od nas z pracy. Jeden to był mój menadżer, za którym, wiadomo, będzie mi przykro, ale on też mieszka na Camden, także ja tam często jestem, może nie często, ale jestem tam, więc na pewno się z nim jeszcze spotkam. I pracowaliśmy razem 7 miesięcy, także no trudno, jest mi przykro, ale spoko. Drugi menadżer, on był jakby z tej zmiany środa, sobota, ale bardzo go lubiłam, zawsze sobie żartowaliśmy. Był 7 tygodni na siku i nagle wrócił już z papierami do nowej pracy, także to było przykre. Ale czasem dla mnie był ostatni dzień, już mi się płakać chce, mojej Jessiki, mojej przyjaciółki z Hiszpanii, która byłam w tym nowym budynku, bo ja teraz pracuję w tej samej firmie już 6 lat, ale jestem w innym budynku, przyniosłam się bliżej domu, jak otworzyli. I ona była moim, ja byłam jej pierwszym kierownikiem, że tak powiem. Ona jest menadżerem, a ja byłam kierownikiem i kierowałyśmy razem teamem. I od dnia pierwszego myśmy załapały więź. Więź była super i utrzymywała się 4 lata. Mamy dużo wspaniałych wspomnień razem i ona po prostu wraca do Barcelony. Z różnych powodów i to tam nie będę się o tym wypowiadać, ale tak mi było przykro. Oczywiście kupiliśmy jej prezent, ja też kupiłam jej swój prywatny prezent, zrobiłam jej kartkę z naszymi zdjęciami z całych 4 lat na Moonpigu. Swoją drogą polecam Moonpig, zawsze od nich zamawiam kartki, takie wiecie, robione na zamówienie ze zdjęciami i są naprawdę rewelacyjne. Za dużą kartkę się kosztuje jest około 7 funtów, jest świetna jakoś naprawdę. Także cały dzień w miarę się trzymałam, parę razy popłakałam, ale już na koniec. Po prostu była masakra i ryczałam jak bóbr. Jest mi mega przykro. Ja wiem, że ja lecę do Barcelony z Andrę do niej w odwiedziny. Wzięła sobie przepiękne mieszkanie, dwupokojowe w centrum Barcelony i zaprosiła oczywiście, także pojedziemy. Niedługo też ma iść przyjechać do Anglii, bo jest jakiś koncert, więc to nie jest tak, że w ogóle nie będziemy rozmawiać. Zresztą my na Facebooku potrafimy siedzieć i przez 5 godzin na Messengerze wysyłać sobie zdjęcia jakichś przystojnych facetów i mówić, który jest przystojny, a który nie, co ma fajnego, a co nie fajnego. Ale wiecie, pracować z kimś, kto daje energię całemu zespołowi, kto jest taki luźny, fajny, komu się ufa i stracić taką osobę, to jest mega, mega przykre. Ja cały tydzień było mi przykro, nawet jak biegałam, płakałam. Także z jednej strony cieszę się, że to już jest koniec, że pożegnanie jest za nami. Pięknego torta i zrobiliśmy polskiego, mimo tego, że było mało Polaków. Ale stwierdziliśmy, że taki będzie najlepszy. I no, po prostu przykro jest przykro. Zrzucę Wam tutaj parę zdjęć, zobaczycie z naszego pożegnania dzisiejszego. I co? A ja idę na siłownię, bo muszę się wypocić, muszę się zmęczyć. I jutro jest nowy dzień, także zobaczę się z Wami w czwartek. Cześć kochani, witam się z Wami już w pierwszy dzień mojego wolnego, czyli w czwartek, jest godzina 8:40. Ja wstałam około 8:00, tak dobrze, poszłam spać chyba około 1:30 albo około 2:00. Nadal mam doły pod oczami. I co? I pogoda nie jest taka fajna, jak miała być. Jest dość chmurno, widzę, że deszcz padał. Także póki co jestem trochę wystraszona, bo mamy dzisiaj robić ogród, pomagać w ogrodzie. Oczywiście ja się nie tykam żadnych kwiatów, sadzawek, jakieś, nie wiem, dotykania ziemi, bo to nie jestem ja, więc nie. Ale jestem gotowa, bo może mam ochotę na kawę, bo Andrzej ma jechać teraz z autem, naszym Rokiem. My Rokiem mówimy na nasze auto. Z Rokiem ma jechać do garażu, bo coś nam tam stuka. I albo trzeba będzie wymienić hamulce, albo po prostu trochę się koło odluzowało, także kazali nam przywieźć auto rano. A później, no, mieliśmy pomagać w tym garażu. Nie wiem, jakie mamy plany w ogóle dzisiaj. Trochę na pewno odpoczynku. Na pewno chcę iść na siłownię, zrobić mu normalny trening. I miałam nadzieję, że będzie ładne słońce, bo wiedziałam, że wtedy będzie mi się chciało iść poza treningiem pobiegać. Ale póki co pogoda jest brzydka, nie chcę mi się iść biegać. Mam też trochę zakwasy, bo wczoraj na Orbim byłam godzinę i dam sobie wyższy niż zazwyczaj poziom trudności. I sobie tak biegłam i trochę mnie bolą nogi, ale rozchodzę.
Więc ja miałam plan taki, żeby Andrzej mnie zawiózł do Kosty na kawę, a ja bym sobie poszedł, ja bym sobie przeczytała. On by pojechał. Ja w ogóle, słuchajcie, miałam wam pokazać. Skończyłam tą książkę. Ja nie wiem, czy ja wam zdążyłam ją pokazać, że ją zaczęłam czytać, ponieważ ją zjadłam. Mroczna toń. Słuchajcie, ja ostatnio się zakochałam w kryminałach. Tą książkę w ogóle kupiłam, jak byłam w Polsce. I tylko dlatego, jak pamiętacie z vloga, że to była seria książek na promocji i one były z 40 zł, przepraszam, na 17 zł. I ja kupiłam tą i tam drugą i to jest właśnie druga książka z tej serii i jest niesamowicie fajna. I teraz czytam trzeci kryminał, który się... nie pamiętam jako, chyba kolejność, o. Nazywa się kolejność i jest na temat ludzi, którzy giną, a morderca po prostu numeruje ich ciała. Jest, wiecie co, to jest takie ciekawe, te książki są, bo myślicie, kto zabił, już jest jakiś trop, już myślicie, że faktycznie to by się składało do kupy, a tu bum, jest jakiś zwrot akcji, także ostatnio to są moje ulubione książki. Może też z czymś zostało 2-3, więc myślę, że koło przyszłego tygodnia będę musiała już znowu zrobić zamówienie w księgarni polskiej, bo książki z polskim się pokończą. Szczególnie, że czytam teraz około 1,5 książki na tydzień. I co? No i tyle. Także myślę, że odezwę się do was troszeczkę później. Ups. Cześć. Pojechaliśmy do Machnika. Samochód już tam jest. Właśnie patrząc, co jest z naszym rokiem nie tak. I mam nadzieję, że nie powiedzą nam zaraz, że musimy jakieś wielkie pieniądze wydać na reparacje. Przyszliśmy sobie do kawiarni 24 godziny bistro. Nie jest otwarte 24 godziny, tak się tylko nazywa. Ja już mam kawkę, słuchajcie, zobaczcie, waniliowe latte. I zamówiłam sobie jajka benedykta z łososiem. A mój Andrzej wziął angielskie śniadanie. Lubi tą kawiarnię, nie jest ona najtańszą kawiarnią. Jest dość drogawa, ale od czasu do czasu można sobie pozwolić, prawda? Szczególnie, że są święta. Ja świąt nie obchodzę wielkanocnych, to chociaż w takim sposób mogę świętować. Zobaczcie w ogóle, jakie fajne. Uwielbiam, jak tutaj dodają, nie wiem, czy w Polsce też takie ciasteczka do kawy albo czekoladki zawsze, jak się zamawia. Waniliowe latte. No i czekam na moje śniadanko. I tu moje jajka z łososiem. Cześć, cześć. Słuchajcie, ja już jestem po śniadaniu. Słyszycie ten ryk? Ja nie wiem, o co w ogóle chodzi. I nie wiem, czy to jest nasz samochód, czy kogoś innego, ale dziwnie się wydaje, że to nasz. Ale nie wiem dlaczego, bo auto nie jest zamknięte. Andrzej jest teraz w sklepie za mną. O, i przestało. Andrzej jest teraz w sklepie za mną, w sklepie z... No kurde, co to jest? Jest w sklepie z rybami. Kurczę, jak on wróci, to musi sprawdzić, czy to jest nasz samochód. Bo jeżeli to jest nasz, a dopiero wyjechał od mechanika, to może oni coś tam zrobili. No kurczę. Albo ja jestem jakaś dziwna, no nie wiem. W szoku jestem, no nieważne. W każdym razie Andrzej jest w sklepie za mną, kupuje rzeczy, bo jutro jadą z chłopakami na ryby. Taki męski wypad. Także i teraz właśnie odkryłam, że przy sklepie obok zawsze budowali coś i ja jakoś nie zwracałam nigdy na to uwagi, co to było. I ostatnio parę razy Andrzej sam przyjeżdżał tutaj do sklepu właśnie, żeby kupić tam przynęty. A to jest nowy BM otwarty i wygląda na bardzo duży. W ogóle są inne też sklepy potwierane, ale mnie akurat interesuje BM, ponieważ w BM-ie są przysmaki dla psów, słuchajcie. Ja nie wiem, z jakiej one są firmy, jak mi się uda je kupić, to wam pokażę. Zwykłe za 99 pi za paczkę i... moje psy je uwielbiają strasznie, strasznie, strasznie i możecie im kupić przysmaki za 5-6 funtów i nie zjedzą, a te lubią, ale przez to, że one są takie dobre, to dużo BM ich nie ma, a że ten BM nie jest tak popularny tutaj, to może tutaj uda mi się je zdobyć, także trzymajcie kciuki, ja do was wrócę z holem z siaty. Hej! Ja już po zakupach w BM-ie. Nie kupiłam dużo, ale troszkę kupiłam. Podstawową rzeczą, której dzisiaj potrzebowałam, to jest wielki Red Bull. On jest w BM-ie chyba za 1,60 tylko. Czasem sięgam po Red Bulle, bo po prostu jedę się inaczej, jak jestem padnięta. Ostatnio w pracy jest ciężko, także w pracy też czasem po nie sięgam, zawsze bez cukru. A dzisiaj też jestem jakaś niedorobiona chyba, dlatego że jutro przyjdzie okres i dlatego też mam też wory pod oczami, ja zawsze mam osłabienie przed. Także na szybko wam pokażę, co kupiłam. Oczywiście Andrzej już musiał rozpakować za 10 funtów. Taki mini speaker, zobaczcie, on wygląda tak. Można sobie go tak fajnie złapać za...
do złapania. Taki wygląda. I on krzywał tylko dychę. I szkoda, że on wyłączył go teraz, ale naprawdę fajnie głośno daje. My go weźmiemy sobie do ogrodu teraz, żeby słuchać muzyki, jak będziemy pracować. Za dziesiąteczkę, 10 funtów. I już Wam pokażę, co jeszcze kupiłam. Zakupy z siaty, jak ja to mówię, dla siebie, słuchajcie. Kupiłam głośnik do pracy, bo nie mamy takiego jeszcze, dopiero w grudniu nam, bo my przez długi czas nie mogliśmy słuchać muzyki i dopiero w tym roku dali nam pozwolenie, że tak powiem. Zawsze mogliśmy tylko w grudniu jej słuchać. I jeszcze nie mamy systemu, bo on kosztuje 500 000 funtów. Także firma nie może tak sobie 500 000 funtów wywalić. O tak. Także mamy jakieś pojedyncze głośniki i niestety ja zawsze daję dla pracowników, a przy moim biurku nie ma. Także bum, bum. Oczywiście głośnik jest takiej wielkości. On też jest na Bluetooth. Unicorn, jak widzicie, cena 10 funtów, ale mi udało się go dorwać za piątkę, bo teraz są na nie przeceny przez pół wbijem. Także jeżeli Wam się podoba, biegnijcie teraz. Są za piątaka. Zobaczcie, jak jest super. I bardzo fajnie dają on głos. Co ja tu jeszcze kupiłam? A to są moje okulary z AliExpress, które zapomniałam gdzieś. Kolejna sól. Radox. Słuchajcie, one są w biemie. I ta zielona po 2,49. Jezu, ten ma świetny zapach. Gdzie one znowu wczoraj byłam w Tesco, są dalej po 5,50. Także słuchajcie, przez pół 2,50 w biemie. Kupiłam też takie 6 batoników, 2, przepraszam, nie, przepraszam, jest ich tam 5, bo takie 2 małe już dawno, dawno nie jadłam, a czasem jak mam ochotę na słodkie, to fajnie mieć, one są za funta. I takie ciasteczka, których nigdy nie miałam, cookies and cream, amerykańskie, ja kupuję czasem batony z nich, a to są takie ciastka i one też są po funcie, 6 takich ciasteczek. Jak wiecie, ja chodzę na siłownię, jestem na jakiejś tam diecie, ale nie jestem też przewrażliwiona i ja na tej diecie słodycze jem, może dlatego słucham tylko 6 kilo od końca lutego. Tylko albo dla mnie aż, jedząc wszystko. No i rzeczy dla psów. Udało mi się dorwać, Wam pokażę z jakiej firmy. To jest ta firma, o której ja mówię. I one są tutaj za funta, na przykład tutaj jest Meaty Stick, jest to prawdziwy kurczak. To są tylko jedyne, które kupiłam z kurczaka. W ogóle zapomniałam, że one są z kurczaka, ale tylko te. Do tego dokupiłam im z kaczki. Takie. 3 opakowania bodajże. Że z kaczka, tak. Takie drobinki z kaczki. Z kurczaka moje psy nie mogą dużo jeść, bo jeden z nich ma uczulenie na, jeżeli jest za dużo kurczaka, a wiadomo, jest szynka, są jakieś konserwy, także przysmaki dostają bez kaczki. I też, przepraszam, bez kurczaka i z kaczki też. A, no wiedziałam, że 4 wziąłam. 4 te opakowania wziąłam. I 2 opakowania kości też z kaczki. Naprawdę spróbujcie. Po funcie jest ich tutaj dość sporo. Także wiecie, moje psy są przyzwyczajone, że rano jak wstaną, to już stają na łóżku, jak się zapomni im dać przysmaków i czekają. Bo zazwyczaj, wiecie, mama idzie do pracy, oni niekoniecznie jedzą je wszystkie naraz, bo oni po jednym z każdego dostają. Tylko się im ustawia i oni mają na cały dzień przysmaki. No i to by było tyle. Właśnie kupiłam 8 paczek przysmaków i coś słodkiego, głośniki i Red Bulla. Także teraz idę sprzątać do ogrodu. No cześć! Cześć everybody! My już jesteśmy po pracach w ogrodzie. Jest godzina prawie że 16, niedługo. Wszystkie drzewa przycięte, trawa skoszona, dużo tego było. Spociłam się, wypociłam, kalorie spaliłam, ale to nie znaczy, że nie pójdę na siłownię, bo dla mnie takie, nie wiem, prace w ogrodzie 3 godziny, czy nie wiem, mycie okien 5 godzin, czy coś, to nie jest trening. Trening to jest trening. Także wczoraj byłam na ogrodzie. Przepraszam, no bug bunny today. Przestań. Także pogoda zrobiła się ładna, jak widać. Andrzej pali fajkę, bo nie palimy w samochodzie. Nie palimy, on nie pali w samochodzie. Teraz jedziemy na wysypisko. Kochanie, what? I love you so much. So much. Andrzej, stop it. I love you too, but stop it. So much. No więc, jak widzicie, zobaczcie, to wszystko za nami, to są właśnie ścięte drzewa i tak dalej. I jedziemy wywieźć to na wysypisko i do kontenera właśnie waste z ogrodu. Co fajnie. Stop it. Potem jedziemy do fryzjera. Andrzej jedzie do fryzjera i ja idę do Kosty na ciasto marchewkowe, bo się należy po takiej pracy i na kawę. Jest tak ciepło, że raczej nie będzie dzisiaj obiadu. Jestem z tych osób, że nie uważam, że muszę jeść codziennie obiad, także myślę, że skończy się tylko na kawie i na ciastku w Koście.
a potem idę na siłownię po tym wszystkim. A nie, jeszcze jedziemy do Halfordsa, bo chcemy kupić lodówkę do samochodu na dłuższe podróże, żeby żebyśmy mieli schłodzone napoje. Właśnie jak wracamy, jak wiecie, z Holiday, jedziemy do Leeds na wesele, także fajnie by było mieć lodówkę, żeby się nie zatrzymywać co chwilę po jakieś zimne napoje. Jedziemy tam i dopiero później do siłowni i dzisiaj robię mój normalny trening 2,5 godziny, ten, który mam ustalony przez trenera, bo muszę go zrobić 2 razy w tygodniu, ten przez trenera, czyli dzisiaj, jutro może nie zdążę, bo jutro mam cały... Andrze! Bo jutro mam cały dzień zabiegany, o 8 mam paznokcie, o 11 mam rzęsy, wieczorem mam wyjście na imprezę, także nie, on to robi teraz specjalnie, będzie bekał, typowo angielskie. I w piątek wieczorem idziemy na imprezę, w sobotę rano, dopiero o 4-5 rano wrócimy. Także Andrzej, w sobotę rano dopiero wrócimy, także w sobotę pewnie zrobię drugi, kolejny trening po południu. Także dzisiaj 2,5 godzinki musi być. Więc odezwę się do Was troszeczkę później. Hej, słuchajcie, dopiero jestem w domu, jest godzina 22 prawie, także znowu cały dzień mnie nie było, norma. Dużo dzisiaj zrobiliśmy, byliśmy teraz też w Tesco od razu po siłowni, na siłowni byłam tylko godzina biegania na bieżni, po prostu więcej miałam czasu, bo jutro też muszę wcześniej wstać. Dużo jeździliśmy za tym coolerem, za tą lodówką, ale jest bardzo drogie, są po 50, 60, 70 funtów za takie małe, także na razie poczekamy, słuchajcie. Byliśmy też w Decathlonie i szukałam butów do biegania i słuchajcie, na razie nie chcę wydać dużo pieniędzy, ponieważ musimy około 2000 funtów zaoszczędzić w 2 miesiące na wakacje, a wiadomo, w międzyczasie się kupuje różne rzeczy. Wczoraj oczywiście znowu weszłam na live'a i kupiłam 3 bluzki, więc szukałam tańszych butów i w Decathlonie, słuchajcie, poszłam na dział dziecięcy, bo tam mają właśnie do rozmiaru 5,5 i kupiłam sobie takie buty do biegania i one są specjalnie do biegania, czyli kupiłam je na dziale dla biegaczy. Fioletowe, słuchajcie, z dodatkowymi, z pomarańczowymi dodatkami. Bardzo fajne, bardzo wygodne. Rozmiar 39, czyli angielskie 5,5. I zgadnijcie, za one były 12,50. I to nie jest żadna promocja, to jest normalna cena tych butów. I Wam powiem zagadkę, ciekawostkę. Mój Andrzej ostatnio kupił buty w Decathlonie i trzymają mu się już dłużej niż buty z Nike, za które zapłaciliśmy 70 funtów. Także polecam buty z Decathlona, póki co wszystkie fajnie się trzymają. No i słuchajcie, no za te 12,50, no niecałe 13 funtów, to nawet jak mi posłużą sezon letni przez te 2-3 miesiące, to ja i tak będę zadowolona. I w ogóle zapomniałam Wam powiedzieć o tym śniadaniu dzisiaj. Troszeczkę się rozczarowaliśmy, bo za cenę tego śniadania, to śniadanie było dość małe, smakowało bardzo standardowo, więc opuścili się, jeżeli chodzi o quality tego jedzenia i już do kawiarni nie pójdziemy. Tak jak Wam mówiłam, obiadu dzisiaj nie było, nie byliśmy po prostu głodni. Ja wypiłam kawę, zjadłam ciastko i na teraz sobie kupiłam w Tesco taką zwykłą drożdżówkę z budyniem małą, bo nie chciałam w siebie wpychać obiadu niepotrzebnych kalorii, jeżeli po prostu nie byłam głodna. A teraz co? Mimo tego, że wczoraj był dzień ze spa i kąpiel i tak dalej, to dzisiaj mam ochotę na powtórkę z rozrywki, tylko tym razem wezmę sobie laptopa i będę oglądać nowy serial, nowy. To jest Roswell. Jak kiedyś oglądaliście stary Roswell, to teraz zrobili remake, ale są inni aktorzy, trochę inna storyline i powiem Wam, ja byłam wielką fanką starego Roswell i dlatego też mój pies nazywa się Max, bo byłam mega zakochana w głównym aktorze i pierwsze 5 odcinków tego serialu było ciężkie do przebrnięcia, ponieważ jak się widziało oryginał i teraz się patrzy na remake, który ma inną storyline, jest ciężko. Ale teraz się tak wciągłam, że mam 6 odcinków do nadrobienia, bo tak wiecie, przestałam na jakiś czas i jestem mega, mega, dzisiaj będę pewnie do nocy oglądać. Ogólnie też wyglądam strasznie, w ogóle nie mam rzęs, więc jestem wkurzona, ale jutro zakładam nowy set, także powinnam już wyglądać jak człowiek. No i jutro impreza, także jutro powinien być ciekawy materiał, więc do jutra, kochani. Życzę Wam dobrej nocy, a my widzimy się rano. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w piątek. Piątek, godzina 7 rano. Ja dopiero wstałam, jak widzicie, nie maluję się ani nic takiego. W ogóle nie wiem, po co ubrałam okulary. Ponieważ teraz tak, na 8 rano mam paznokcie, moje miki, żegnamy się, zobaczcie jak mi urosły, widać tutaj. I plan jest taki, że robimy dzisiaj marmurek, ciemny marmurek na paznokciach, a potem o 11 mam rzęsy.
Na szczęście jest to w tym samym salonie, muszę tylko przejść z pokoju paznokciowego do paznokci rzęsowego. Jeżeli wyrobimy się jakimś cudem z paznokciami wcześniej, to pójdę sobie do miasta na kawę, ponieważ jest to w samym centrum, także nie ma problemu, żeby zdążyć w tej z powrotem. Także paznokcie rzęsy, później pójdę z mamą pewnie na obiad. Później przyjdzie Andrę. Plan jest taki, że jak przyjdzie, to ja pierwsze co to pójdę na 8-kilometrowy bieg. Później wrócę, wykąpię się, maseczka i szykowanie się na dzisiejszą imprezę wieczorem, także będzie bardzo ciekawie i zapraszam Was na dalsze oglądanie mojego vloga. Cześć, wracam jednak do Was znowu. Jestem taka zła, że po prostu zaraz kogoś rozszarpię. Jak wiecie, w tamtym tygodniu miałam mieć robione rzęsy. Zostały mi one przeniesione. Miałam przeniesione rzęsy dzisiaj na 11, a o 5 rano, teraz dopiero otworzyłam Facebooka, dostałam wiadomość, że ona jednak nie da rady dzisiaj tak wcześniej i czy ona może o 16 albo jutro w ogóle. No to jej napisałam, że miałam gości na wieczór zaplanowanych i teraz znowu muszę wszystko odwołać, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ona mi zmienia datę i że już niech będzie ta 16 dzisiaj, bo muszę mieć te rzęsy zrobione. Ale cały dzień mam rozwalone i już jestem naprawdę zła, bo powiedzmy na 15 wizyt, które ja u niej miałam, tylko dwie były... z czasem. I okej, rozumiem, ona ma dziecko, ale ma też faceta, ma też milion przyjaciół, mamę i jeżeli ma się swój biznes, no to sorry, bo ja w tym momencie poczekam tylko, jestem tak zła, że na chętnie to bym w ogóle do niej nie szła, bym sobie znalazła na dzisiaj kogoś innego, mam jeszcze znajomą, która też robi piękne rzęsy, ale mam brwi przez nią zaczęte i nie chcę iść do kogoś innego z brwiami albo głupią sytuację, że idę do kogoś innego z rzęsami, a później do niej z brwiami. Także doczekam do końca, zrobię ostatnią sesję z brwiami u niej i jeżeli te sytuacje będą się nadal powtarzać, no to ja podziękuję, bo ja wydaję co 3 tygodnie powiedzmy 50-60 funtów. To nie są małe pieniądze, bo to jest około 300 zł powiedzmy, czy tam 250 zł co 3 tygodnie. Żeby być tak traktowaną. Ja też mam swoje życie, też mam swoje plany i tak przestawiać ciągle wszystko. To nie jest pół godziny różnicy, tylko to jest cały dzień. Jak wiecie, miałam wszystko ładnie zaplanowane, że pójdę pobiegać i teraz kiedy ja pójdę pobiegać? Jestem wściekła. Ale może zrobię tak, że wyciągnę mamę na jakiś spacer do parku z psami. Nie wiem, jeszcze muszę coś pomyśleć, albo może... Problem jest taki, że tam, gdzie ja jestem, gdzie moja mama jest, to jest centrum i nie ma tam, gdzie pobiegać. Można jest siłownia obok i można zapłacić za wejściówkę, ale kosztuje ona 10 funtów. To jest mi szkoda na trening, wiecie, wydać dychę. Mogłabym iść do parku pobiegać, ale to jest taki park bardzo dziwnej mieszanki kulturowej i boję się, nawet w biały dzień boję się tam iść biegać, także nie wiem, co zrobię. Jeżeli zrobię rzęsy o 4, 5, 6, to dopiero będę po 7 w domu, przed 8 i no nie zdążę iść biegać, także nie wiem, co mam robić. Jestem zła, bardzo chciałam mieć ten trening zaliczony, a teraz wychodzi jak wychodzi. Także ja nie wiem, co ja zrobię. Jestem zła. Cześć dziewczyny, jest 10 i chłopaki, przepraszam, jest po 10 i paznokcie są zrobione. Są super i w ogóle poszłam z myślą o robieniu marmurka, ale jest tak piękna pogoda, że mówię, nudne marmurki są teraz na tak ładną pogodę. Także zrobiłam sobie szare z neonem takie paznokcie. Jestem mega, mega zadowolona. Przepięknie się błyszczą w słoneczku. A teraz właśnie umówiłam się z mamą pod polskim sklepie. Także idę do niej, a później kawa. Hej, właśnie idę sobie na rzęsy. Widzieliście, byliśmy w polskiej restauracji, byliśmy najpierw na kawie z mamą. Ale bez ciastka, bez niczego, poszliśmy szybko później na obiad. Dzisiaj na obiad zjedliśmy sobie coś, co się nazywa daniem dnia, czyli po prostu była to zupa jarzynowa, która była mega, mega pyszna i ryba po grecku, którą moja mama mi wmawiała, że nie lubi, ale coś się ubzdrowało z lat młodości. Mówię do niej, że mamo, rybę lubisz i ten sos pomidorowy właśnie z tymi warzywami, jak oni ten robią właśnie po grecku, to wszystkie powinien ci smakować. No i wzięła i mówi, Boże, jakie dobre. Także mieliśmy rybę po grecku, jarzynową, przepysznie. Byłyśmy w trzech polskich sklepach, bo tutaj jest bardzo duży wybór polskich sklepów. Wszędzie kolejki takie, że ludzie biorą po kilogramach 3-4 wędlin, szynek, no po prostu masakra. Ja nie robię się, dlatego dla mnie to jest trochę takie dziwne. Kupiłyśmy sobie z mamą tylko
trochę polskich ciast, jabłecznik, karpatkę i sernik, trzy takie tacki i po prostu się podzielimy po kawałku każdego. Każda sobie w diecie pomoże, żeby za dużo nie zjeść. Kupiłam sobie też krem na dzień zziai. I co? Ogólnie zakupów jakoś dużych nie robiłyśmy. Ja właśnie idę na rzęsy. Zobaczcie, teraz moje oczy wyglądają tak. I niedługo zobaczę się z Wami już z rzęsami. Pogoda jest przepiękna, jest cudownie. Od razu humor jest lepszy. Także idę, pewnie zasnę na tym stole. Na łóżku, czy jak to się nazywa. Bo jestem tak napchana, że tylko mi się chce spać. Także widzimy się już niedługo z rzęsami. A w ogóle zobaczcie, to ta bluzka Zali. Mega, prawda? No, mi się podoba. Hej, jestem. Jest już późno, bo jest godzina 8. Andrzej był na rybacharzu do godziny 20. Ja, jak widzieliście, byłam w polskiej restauracji i skusiłyśmy się z mamą na danie dnia, czyli zupę jarzynową i zupę jarzynową i rybę po grecku. Byłam mega pyszna. Poszłam, słuchajcie, na te rzęsy i coś tak mówię do niej: ty, Patrycja, masz kolorowe jakieś? Ona mówi: no mam. A ja mówię: dobra, to dawaj. Ona mówi: Jezu, jak super, tyle osób się boi koloru. Więc nie wiem, czy będzie widać. Coś tam widać, bo tu światło jest, ale ogólnie one są kolorowe, różowe, o takie. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Wyglądają mega pięknie. Także podjechaliśmy od razu do Tesco. O, nowa kola. Podjechaliśmy od razu do Tesco zrobić zakupy. Jest godzina 8, mam półtorej godziny jakoś, żeby się wyszykować na imprezę, ale ja umiem wszystko. Byłam w Kiko, kupiłam sobie puder nowy i idę do domu się szykować, a ja powitam Wam już, jak będę zrobiona. Także zaraz się widzimy. Cześć, słuchajcie, ja już jestem gotowa. Rekordowo 40 minut mi to zajęło. Makijaż jest zrobiony. Mam miniówę czarną i taką bluzeczkę. W ogóle tu trzymam lusterko. Słabo to widać. Bluzka jest taka stonik. I po prostu mała czarna. Tak zwyczajnie, po prostu seksownie troszeczkę, bo wiadomo. Także idę na imprezę. Może mi się uda parę zdjęć wrzucić. W tym świetle u mnie w pokoju jest tak straszne, że wygląda makijaż, jakby był trzydniowy, a nie świeży. Także mam nadzieję, że może uda mi się później w jakimś normalnym świetle zrobić wszystko. O, tutaj już troszkę lepsze światło. Tak właśnie. Kolczyki z AliExpress. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Już mamy sobotę, jest godzina 11.30 i ja jestem gotowa na nowy, piękny dzień. Wczoraj, jak widzieliście, byłam na imprezie, na której było średnio, ponieważ moja bestie, moja najlepsza przyjaciółka Harriet, którą znam już 6-7 lat, znam ją w sumie, bo między nami jest duża różnica, odkąd miała 15 lat, jak zwykle nie potrafiła opanować swojego picia i jak zaczęłyśmy pić o 11, tego na 12 już rzygała, a o 1 wyszliśmy, bo ponieważ już nawet woda nic nie dawała i ciągle wymiotowała. Pojechaliśmy tylko do McDonalda, oni sobie zjedli zestawy, a jak grzecznie tylko małego Happy Meala z malutkim wrapem z kurczaka. I dzisiaj tak mówię, zasłoniłam sobie żaluzję, jak wróciłam, zmyłam makijaż i mówię, będę leżeć dłużej. I obudziłam się już pierwszy raz o 8, ale tak potem chyba o 9 i w końcu tak przed 11 i fajnie, że pospałam troszeczkę. Pogoda jest piękna, ma być dzisiaj 22 stopnie, także ubrałam sobie tu opaskę z AliExpress, zobaczcie, mam taką sukienkę w kwiaty i zaraz będę szukać jakiejś miejscowej, żeby pojechać na jakiś fajny spacer i zrobić jakieś zdjęcia. Rzęsy są mega, słuchajcie, kurczę, szkoda, że ja tego, nie wiem, czy wy to widzicie, one są takie mega, takiego plusa dodawały tym mojemu makijażowi wczoraj. Dzisiaj też wyglądam, jakbym miała cień. Oczywiście się nie maluję dzisiaj, jest za piękna pogoda, żeby po prostu na tą skórę dawać sobie cokolwiek, bo chcę trochę tej witaminy D dla siebie.
Okna są otwarte, jest mega. Jest od razu humor, jest taki świetny, mimo tego, że jutro trzeba iść do pracy, są święta. Chociaż ja ich nie obchodzę, jak wiecie, tato dzisiaj tylko wiem, że pójdzie święcić, ale ja się nie widzę z moimi rodzicami aż do piątku. W piątek idę zobaczyć taty, z mamą się zobaczę w pracy dopiero w poniedziałek. Tak to jeżeli czasem było, że ona pracowała w święta, to przynosiła mi świeconkę, ale jako, że nie ma, to nie będzie świeconki w tym roku. No i co? No i tyle, słuchajcie. Widzimy się już niedługo, pewnie może w jakiejś nowej miejscówce. Ja chyba dzisiaj na śniadanie zaserwuję sobie karpatkę. A co? W końcu są święta. Pa, pa. Słuchajcie, przypomniałam sobie, że nie powiedziałam wam najlepszego. Jajko od mamusi, które dostaliśmy na Wielkanoc, to jest takie. Ona jest z mojej ulubionej firmy Lindt. Mama wie, że jest bez oleju palmowego plus. Uwielbiam. To są czekoladki i tutaj jest duże jajo. Oczywiście dostaliśmy piękną kartkę, słuchajcie. Z Panem Jezusem, przepiękna. Alleluja, wesołych świąt. I jak poszłam do mamy, zapomniałam wam mówić, to patrzę, ona sobie kupiła takie dywaniki fajne do domu. Głównie, żeby psy się nie ślizgały po linoleum. I ja mówię, Boże, jaki fajny, miękki. No i mówi mama do mnie, no, że gdzieś tam ona je wyhaczyła za 25 funtów. A ja mówię, że spoko, tylko że ja sobie na razie nie będę kupować, bo wiecie, przed wycieczką jestem, naprawdę musimy 2000 funtów zaoszczędzić w bardzo krótkim czasie. Także na razie nie wydaję na rzeczy, które są, których nie potrzebuję. Wracam, słuchajcie, od kosmetyczki. Torba na święta dla nas z prezentem przygotowana, a w nim jest ten właśnie piękny dywanik. I już wam go pokazuję. Mama mi zrobiła niespodziankę. O, zobaczcie, to jest on. Widzicie? On ma taki mega niebieściutki kolor. Jest taki miękki, że po prostu szok. Naprawdę. Ojejku, ja bym tylko mogła cały czas po nim chodzić. Sobie go postawiłam. Jest taki niebieski, takiej wielkości. No jest po prostu super. Hej, także widzieliście, zjedliśmy w Subwayu, żeby było w miarę zdrowo. I teraz przyjechaliśmy w miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy i przyjechaliśmy na spacer. Jest piękna pogoda, jak widzicie, ja mam taką sukieneczkę i są fajne koniki tutaj i idziemy sobie spacerować. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać dla was z tego właśnie spaceru. Są właśnie konie, zobaczcie. Jakie piękne. Ten brązowy tutaj też. I really like the brown one, Andrzej. I tutaj jest taka trasa. No, I don't think so. Yeah, I am. Hej, słuchajcie, byliśmy na spacerze, było bardzo fajnie, poszliśmy później w drugie miejsce na lody, a teraz jest godzina, nie widzę, która jest w pół do szóstej, więc czas na trening. Jadę na siłownię, tym razem zrobię trening 2,5 godziny, ponieważ wczoraj treningu nie było, tyle co tańczyłam, także trzeba się troszeczkę spocić, później wrócę, maseczka, kąpiel i czas będzie do spania. Także widzimy się po siłowni. Cześć, to już moje ostatnie wejście. Słuchajcie, tak jak wam powiedziałam, byłam na siłowni. Fajny trening zrobiłam z dwoma rekordami. Jeden na bieżni, na bieganiu i drugi, jeżeli chodzi o wyjście po schodach. Miałam fajnego powera, oglądałam sobie film na Prime. I co? Wygonili mnie o 8, bo dzisiaj zamykałam wcześniej. Potem przyjechał po Miandrę, pogadaliśmy trochę i jest godzina teraz 9:30? Nie, 9. Zaraz jest 9, puszczam właśnie woda, się leje do wanny. I co? Trzeba się wykąpać. O, coś mi tu będzie chciało wyjść. Trzeba się zaraz iść wykąpać. Obejrzymy jakiś film i do spania, bo jutro do pracy trwa okres mój i mam taką migrenę dzisiaj, że jest masakra, ale cieszę się, że mimo tego zrobiłam ten trening. Na razie obyło się bez tabletek, także jest dobrze. Maseczka zaraz idzie w ruch i tyle. Ja wszystkim, mimo tego, że nie obchodzę świąt, idę jutro normalnie do pracy i w poniedziałek normalnie, 5 rano pobudka, praca do 18. To życzę wam miłych, pogodnych świąt, Wielkiej Nocy, rodzinnych, nie obiadajcie się za dużo i widzimy się w następnym vlogu, kochani. Pa, pa.